Dzień dobry Państwu. Chciałabym przedstawić Państwu film zrealizowany we współpracy z firmą Intimex, autoryzowanym dystrybutorem aparatów ultrasonograficznych firmy GE Healthcare, na temat wykonywania badania ultrasonograficznego w trzecim trymestrze ciąży zgodnie ze standardami zaprezentowanymi przez Polskie Towarzystwo Położników i Ginekologów. Zaczynamy badanie od tego, że głowicą przejeżdżamy przez całą wysokość macicy od spojenia łonowego do dna macicy, patrząc na to, jak ułożone jest dziecko. Kręgosłup mamy po lewej stronie pacjentki, główka jest na dole i takim jednym ruchem od dołu do góry lokalizujemy sobie, które części ciała dziecka są w której części macicy. Dla osób, które mają kłopot z lokalizacją prawej, lewej strony, mam taki sposób, który troszkę pomaga później w trakcie badania przypominanie sobie, która strona jest prawa, która lewa, a mianowicie jakąś małą maskotkę układamy tak, jak dziecko leży w brzuchu. Głową na dół, kręgosłupem do lewej strony pacjentki, nie tak, nie do góry nogami, tylko tak. I wkładamy gdzieś, gdzie będziemy ją widzieli w trakcie badania, na przykład możemy ją sobie ulokować tu. Zaczynamy badanie od oceny główki płodu. Patrzymy na ciągłość kości pokrywy czaszki, na to, czy są prawidłowo uwapnione. Nie widzimy żadnych ubytków. Pod wpływem ucisku głowicą czaszka się nie odkształca. Ustawiamy głowicę prostopadle do osi ciała dziecka i lokalizujemy tutaj jamę przegrody przezroczystej. Żeby ocenić pomiary główki, musimy mieć taki przekrój, gdzie widać jamę przegrody przezroczystej. Widać wzgórze i nie widać muszczku, czyli taki przekrój, jaki mamy w tej chwili, jest prawidłowym przekrojem. Wymiar dwuciemieniowy główki mierzymy od powierzchni wewnętrznej kości dalszej do powierzchni zewnętrznej kości bliższej. Następnie mierzymy obwód główki. Krzyżyki ustawiamy z przodu i z tyłu główki dziecka, a następnie dostosowujemy obwód elipsy do obwodu główki, tak żeby obejmowała ona główkę po zewnętrznym obrysie. Następnie głowice w tej samej płaszczyźnie przesuwamy nieco ku górze. Stają się w tym miejscu widoczne sploty naczyniówkowe i tylne rogi komór bocznych. Bardzo wyraźnie widać dalszą komorę, bliższa jest źle widoczna w trzecim trymestrze ze względu na cień rzucany przez kości czaszki. A następnie wracamy do tej płaszczyzny, w której mierzyliśmy wymiar dwuciemieniowy główki. Jeżeli z tej projekcji wychodząc będziemy trzymali lewy brzeg głowicy, nie ruszając nim tak, żeby było cały czas widać jamę przegrody przezroczystej, prawy brzeg głowicy przesuwamy trochę w dół. Uzyskujemy taki przekrój, na którym będzie można zmierzyć wymiar muszczku, czyli cerebellum. Od zewnętrznego brzegu do zewnętrznego brzegu. Zwracamy również uwagę na zbiornik wielki mózgu, czyli to, co się mieści między muszczkiem a kośćmi pokrywy czaszki. Nie powinno to przekraczać 10 mm. Jeśli mamy wątpliwości, można to zmierzyć. Wracamy do przekroju główki, takiego jak do pomiaru wymiaru dwuciemieniowego. Przesuwamy głowicę wokół główki, starając się utrzymać ją w tej samej płaszczyźnie do przodu główki, w stronę czoła. I przesuwamy równolegle w dół. Powinny nam się pokazać gałki oczne. Z prawą nie mamy kłopotu, lewa jest od strony pleców pacjentki, stąd też jest słabo widoczna. Jeżeli jesteśmy nierównolegle do gałek ocznych, tak jak w tej chwili jestem, widać prawą gałkę, nie widać lewej, lewy brzeg głowicy przesuwam, nie zmieniając położenia prawego, aż ustawię się równolegle do gałek ocznych. Następnie przesuwam w tej samej płaszczyźnie głowicę w dół, widzę przewody nosowe i za chwilę zobaczę podniebienie układające się w taki obrazek porównywany czasami do skrzydeł mewy. Czasami jest to równy łuk bez tego zagłębienia takiego charakterystycznego na środku. To, co widzimy tutaj, to jest górna warga, która ma zachowaną ciągłość.
Żeby spojrzeć sobie na tę górną wargę w inny sposób, obracamy głowicę o 90 stopni i przemieszczamy ją w stronę główki płodu. I pokazuje nam się wtedy górna warga, troszkę pochylę głowicę, bo jesteśmy nie do końca równolegle do wargi. Tu się pokazuje górna warga, czubek nosa tutaj, tu dolna warga, tu broda i tu mamy gałki oczne. Żeby zobaczyć profil, muszę zmienić kąt nachylenia głowicy o 90 stopni, czyli jak mam głowicę w ten sposób, muszę ją ustawić w ten sposób. Przemieścić się do miejsca, gdzie mamy środek główki dziecka. Tu widzimy w tej chwili kość nosową, zarys noska, ust i bródki. Profil jest jak najbardziej prawidłowy. Przechodzimy do oglądania kręgosłupa. W osi podłużnej widzimy kanał kręgowy stałej szerokości. Nigdzie nam się nie poszerza, nie zwęża. Przesuwamy się wzdłuż kręgosłupa aż do samego końca. Tu mamy koniec kręgosłupa, odcinek krzyżowo-ogonowy. Obracamy głowicę 90 stopni, tak żeby zobaczyć kręgosłup w przekrojach poprzecznych i obserwujemy nie tylko kanał kręgowy, ale również skórę pokrywającą tę okolicę. I przesuwamy się od dołu, tym razem w górę kanału kręgowego. Widzimy trzy punkty kostnienia, trzon i wyrostki kręgów. I cały czas ciągłość skóry nad kanałem kręgowym obserwujemy i zachowujemy ten kierunek. I proszę zwrócić uwagę na ruch głowicą. Dziecko leży leciutko zwinięte, w związku z tym głowicę przemieszczając nad kręgosłupem musimy troszeczkę pochylić. Zaczynamy od takiego ułożenia, aż do takiego ułożenia, tak żeby kanał kręgowy cały czas był pokazany w wymiarach poprzecznych. Prawą rączkę dziecko ma bliżej nas. Przechodzimy na tę stronę. Tu mamy kość ramienną. I będziemy szukać przedramienia. Tu się pojawiły dwie kości przedramienia w przekroju poprzecznym. Obracamy głowicę 90 stopni. Widzimy teraz obie kości przedramienia w przekroju podłużnym, nadgarstek, rączkę dziecka. Jak zrotujemy głowicę 90 stopni, to nam się tu pokażą paluszki, które widać, że dziecko rączką w tej chwili rusza. Po drugiej stronie powinniśmy mieć drugą rękę. Tu widzimy staw barkowy. Przy takim zaawansowaniu ciąży, ułożeniu dziecka jest trudno zobrazować drugą rączkę. Tu mamy lewą kość ramienną, a tu mamy lewe przedramię. I zaciśniętą piąstkę, to są słabo widoczne elementy, dlatego też ocena kończyn jest bardziej precyzyjna w okolicy 20 tygodnia ciąży i to jest ten czas, kiedy należy tę część badania wykonywać. Tutaj mamy przekrój poprzeczny przez szyję płodu, tu jesteśmy na wysokości szyi, z tej strony jest kręgosłup, z tej strony jest tchawica i tarczyca, zaraz spróbujemy sobie ustawić się dokładnie prostopadle do osi. Tu mamy tchawicę, możemy sobie to trochę powiększyć. Tu mamy tchawicę i oba płaty tarczycy po dwóch stronach tchawicy. Nie ma żadnych patologicznych struktur w obrębie szyi. Przesuwamy głowicę dalej, staramy się przemieszczać prostopadle do osi kręgosłupa i jesteśmy na wysokości serca. Zwracamy uwagę na to, co widzimy tutaj. Powinniśmy tu widzieć żebra. Tu mamy jedno, drugie, trzecie. Jak się tak przemieszczamy, te żebra są ustawione trochę skośnie do osi ciała dziecka. I żeby dobrze zobrazować serce, musimy się ustawić tak, żeby znaleźć się w osi długiej żebra, trafić w międzyżebrze. W tej chwili widzimy jedno żebro, czyli jesteśmy w prawidłowej płaszczyźnie. I jak zejdziemy troszeczkę niżej, to nam to żebro nie będzie zasłaniało serduszka. Powiększymy sobie obraz tak, żeby zobaczyć cztery jamy serca i dokładniej struktury serca dziecka. Zanim to zrobimy, proszę jeszcze zwrócić uwagę na oś serca, która jest między 20 a 45 stopni w stosunku do osi przód-tył dziecka i powierzchnia u dziecka w klatce piersiowej serca nie powinno być większe niż 1/3 powierzchni serca i tu z pewnością się w tych
rejonach mieścimy. Z tego międzyrzebrza chyba najlepiej widać czterojamową projekcję serca u tego dziecka. Powiększamy sobie samo serce i patrzymy na projekcję czterojamową. Mamy dwie komory, to jest komora prawa, to jest komora lewa, prawy przedsionek lewy, otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Powinniśmy zobaczyć, tutaj widać zastawkę otworu owalnego. Widzimy zastawki przedsionkowo-komorowe. W tej chwili z projekcji czterojamowej serca chcę przejść do oglądania dużych naczyń. Mogę zrobić to albo przesuwając głowicę równolegle w górę płodu. Tu nam się pokazuje odejście aorty. Tu nam się pokazuje odejście pnia płucnego i obraz trzech dużych naczyń wśród piersi, pień płucny, aorta i żyła główna górna. Albo przechylając głowicę ustawioną nad sercem w projekcji czterojamowej w ten sposób, żeby koniuszek głowicy przesuwać w stronę główki dziecka. Pojawia nam się odejście aorty, odejście pnia płucnego i obraz trzech naczyń w tak zwanej projekcji V. Tutaj mamy pień płucny i łuk aorty i na końcu w miejscu, gdzie mamy, w kolorze będzie lepiej widać, gdzie mamy taki trochę turbulentny przepływ, to miejsce to jest przewód tętniczy i to jest miejsce, gdzie mierzymy prędkość przepływu w przewodzie tętniczym. Dziecko się zupełnie odwróciło. W tej chwili mamy taką sytuację, gdzie te duże naczynia w projekcji w kształcie litery V są ustawione bardziej w osi promieni ultradźwiękowych i widzimy, że napływ do tych naczyń jest od strony serca w stronę przewodu tętniczego, czyli oba te naczynia są w tym samym kolorze. W momencie, w którym mamy oś tych naczyń ustawioną prostopadle do osi promieni ultradźwiękowych, może być taka sytuacja, jak widać to tutaj, było widać przed chwilą. Cofniemy obraz i pokażę to jeszcze raz, że napływ do tego naczynia jest w tę stronę, czyli niebieski, bo jest od głowicy w tamtą stronę, a tutaj mamy od serca w tym kierunku, ale pokazuje nam się na czerwono, dlatego że to jest w kierunku głowicy. Jak nam się uda głowicę ustawić w taki sposób, żeby kierunek napływu do tych naczyń był w tę samą stronę, to mamy taki obraz, jaki jest pokazany tutaj. Wracamy do serca z ustawionym kolorem. Troszeczkę jeszcze zwiększymy sobie prędkość i patrzymy na przepływ przez zastawki przedsionkowo-komorowe. Tutaj mamy zastawkę trójdzielną, to jest prawa część serca. Widać napływ do komory, nie widać przepływu zwrotnego w momencie zamykania się zastawki. Podobnie tutaj mamy napływ do lewej komory i tu nam się na czerwono pojawia odpływ do aorty. A tu pokazuje nam się również na czerwono napływ do pnia płucnego i to jest ten ruch, który wykonałam odrobinę, pochyliłam głowicę. Tu mam projekcję czterojamową serca i pochylam głowicę, czubkiem głowicy w stronę główki dziecka mam odejście aorty i tu się pokazuje odejście pnia płucnego, które jest prostopadłe do osi promieni. Jak przemieszczę głowicę znowu tym ruchem tak jakby naokoło dziecka, to nam się pokazuje na czerwono, czyli od komory w stronę naczynia. Dla pewności jeszcze włączę pulsacyjnego Dopplera nad zastawkami, zastawką trójdzielną. I tu widzimy przepływ przez zastawkę mitralną, napływ bierny, napływ czynny i wypływ przez aortę. Następnie przesuwamy głowicę poprzecznie do osi ciała dziecka, do obszaru, gdzie mamy brzuszek. Troszkę sobie powiększymy. W brzuszku widać żołądek, widać aortę. Trochę bardziej do przodu, po prawej stronie, żyłę główną dolną. Na wysokości żołądka i zatoki wątrobowej mierzymy obwód brzuszka.
obracamy wokół brzuszka dziecka głowicę w taki sposób, żeby patrzeć na ten brzuszek bardziej w osie przód-tył niż poprzecznie, po to, żeby uwidocznić sobie żyłę pępkową, którą mamy tutaj od pierścienia pępkowego do zatoki wątrobowej. W miejscu, gdzie kończy się żyła pępkowa, pojawia się nieco w górę i zwykle nieco w lewą stronę przewód żylny, więc w takiej płaszczyźnie, jaką mamy w tej chwili, powinniśmy zobaczyć przewód żylny. Troszeczkę musimy zmniejszyć prędkość. I tu nam się pojawił w tym miejscu przewód żylny. Ustawiamy sobie bramkę dopplerowską. I uzyskaliśmy prawidłowy przepływ przez przewód żylny. Czasami obraz pęcherzyka żółciowego sugeruje, że jest to żyła pępowinowa. Pęcherzyk żółciowy przede wszystkim tym się różni od żyły pępowinowej, że nie ma w nim żadnego przepływu w kolorze, to po pierwsze. A po drugie, kończy się ślepo. Tutaj widzimy dno pęcherzyka żółciowego i nie przechodzi on przez powłoki brzuszne. Tu mamy pierścień pępkowy, gdzie widać naczynia krwionośne wchodzące do wnętrza brzuszka, wychodzące na zewnątrz. Tutaj mamy tętnice pępkowe. Żeby zobaczyć ich przebieg wewnątrz brzuszka, musimy, trzymając lewy brzeg głowicy w miejscu, gdzie jest przyczep pępowinowy, czyli pierścień pępkowy, przesuwać prawą część głowicy w stronę pośladków dziecka i zobaczymy pęcherz moczowy i dwie tętnice pępowinowe idące wokół pęcherza moczowego. Pęcherz moczowy jest gładkościenny, ma prawidłowy kształt, nie widać żadnych patologii w obrębie pęcherza moczowego. Od strony kręgosłupa zaraz obejrzymy sobie nerki, ale wracam jeszcze na moment do klatki piersiowej, bo z tej projekcji bardzo ładnie widać pola płucne, które są jednorodne, mają troszkę wyższą echogeniczność niż wątroba, która jest poniżej, i w przekrojach strzałkowych na granicy między płucem a wątrobą powinniśmy widzieć takie troszkę ciemniejsze echo, to jest echo przepony. Wracamy do przekroju poprzecznego przez brzuszek. Od strony kręgosłupa widzimy obie nerki. To jest prawa nerka, to jest lewa nerka. Jeżeli mamy wątpliwości, patrzymy na bociana, który sobie obok leży. I tu mamy miedniczki nerkowe, które z pewnością nie są poszerzone. Do samego dołu nerek zjeżdżamy głowicą, obracamy głowicę tak, żeby ją ustawić wzdłuż osi kręgosłupa, przesuwamy leciutko w lewą stronę płodu, mamy nerkę lewą w przekroju podłużnym, troszeczkę w prawo mamy przekrój prawej nerki, podłużny przekrój prawej nerki. Zwracamy jeszcze uwagę, oglądając jamę brzuszną, na to, jak wyglądają jelita, czy wszystkie są w obrębie jamy brzusznej, czy w miejscu, gdzie mamy przyczep pępowiny, nic nie wydostaje się poza jamę brzuszną. Tutaj w momencie, kiedy w trzecim trymestrze dziecko leży ze zgiętymi nóżkami, czasem jest to trudne, ale obraz brzuszka nie sugeruje, żeby było tutaj cokolwiek nie tak. Zwracamy również uwagę na echogeniczność jelit. Tu widzimy jelito grube, którego zawartość jest widoczna, taka troszkę niższa echogeniczność, i jelito cienkie, gdzie echogeniczność jest trochę wyższa. Wracamy do przekroju poprzecznego. Dotarliśmy do końca dziecka i tutaj mamy kość udową. Kość udową mierzymy, uwzględniając tylko części kostne, nie uwzględniamy chrząstek, czyli zaczynamy pomiar tu, kończymy tu. Bardzo ładnie przy nasadzie bliższej widać kostnienie tej nasady. Tu mamy głębiej drugą kość udową. I stabilizując lewy brzeg głowicy w miejscu, gdzie jest staw kolanowy, przesuwam prawą część głowicy, rotuję, aż do tego momentu, w którym znalazłam podudzie. Mamy obie kości podudzia tutaj. I spróbujemy znaleźć stopę.
Łatwiej będzie ją znaleźć, przemieszczając się prostopadle wzdłuż podudzia. I na końcu mamy stopę opartą o ściany macicy. Jej ustawienie jest trudno zobaczyć. Tu mamy drugą nóżkę, kość udową. Tu mamy podudzie i widoczne jedną i drugą kość podudzia. I ustawienie paluszków tutaj prostopadłe do osi podudzia, czyli prawidłowe. Stopa jest też oparta o ścianę macicy, więc ocena ustawienia stóp na tym etapie ciąży jest dość trudna i może być myląca. Patrzymy na pępowinę. Widzieliśmy, że ma na pewno trzy naczynia. Możemy się jeszcze co do tego upewnić, szukając przekroju poprzecznego, ale nie jest to już konieczne w momencie, kiedy zobaczyliśmy pępowinę, wszystkie naczynia pępowinowe w brzuszku dziecka. Wracamy do przepływów tętniczych, więc znów sobie zwiększamy troszkę prędkość. I tu mamy żyłę, tu mamy tętnicę. Patrzymy sobie, jak wygląda przepływ w żyle pępowinowej. Ma stałą prędkość, nie ma żadnych pulsacji. I tętnicę pępowinową. W której przepływ też jest prawidłowy. Mierzymy sobie przepływ pępowinowy. To jest tętnica pępowinowa, która jest niskooporowa, prawidłowa. Z przodu mamy łożysko. Patrzymy na to, czy jest homogenne. Nie ma żadnych nieprawidłowych ech w obrębie łożyska. Tutaj widzimy przyczep pępowiny na płycie łożyska, czyli nie jest brzeżny, nie jest błoniasty, nie ma nigdzie cech oddzielania łożyska. Widać je całe bardzo wyraźnie i to, na co trzeba zwrócić uwagę, lokalizacja łożyska. Ustawiam głowicę w tej chwili nad linią środkową pacjentki i praktycznie całe łożysko znajduje się po pani prawej stronie. Będzie to miało wpływ na ocenę przepływów w tętnicach macicznych. Wrócimy jeszcze do główki. W doplerze oceniamy tętnicę środkową mózgu. Ustawiamy sobie bramkę centralnie wewnątrz czaszki. I od przekroju, w którym mierzymy wymiar dwuciemieniowy główki, przemieszczamy się w dół dziecka, trzymając głowicę równolegle. Zmniejszamy troszkę prędkości. I docieramy do miejsca, gdzie mamy koło Willisa w tym miejscu i szczyt kości skalistej w tym miejscu. Powinniśmy ustawić głowicę tak, żeby oś tętnicy środkowej mózgu była zgodna z osią promieni ultradźwiękowych, czyli mając głowicę na wysokości mniej więcej tej tętnicy środkowej mózgu, przesuwamy ją w stronę czoła dziecka i wracamy do tej samej wysokości. Ustawiamy bramkę doplerowską około centymetra od odejścia tętnicy od koła Willisa. I oceniamy nie tylko wskaźniki oporu i pulsacji, ale również prędkość maksymalną, która tutaj wynosi 29 cm na sekundę. I ostatnie naczynia, tętnice maciczne. Znajdujemy sobie talerz kości biodrowej pacjentki. Ustawiamy głowicę równolegle tuż przy talerzu biodrowym i włączamy kolorowego doplera. Przy troszkę mniejszej, większej prędkości będzie lepiej widać. Znajdujemy naczynia biodrowe, które przebiegają tutaj równolegle do talerza kości biodrowej. Tu nam się od razu pojawiła tętnica maciczna, ale żeby ją sobie ładnie uwidocznić, odchylamy głowicę tak, żeby czubek głowicy kierować bardziej w stronę środka pacjentki. Jak zwiększymy trochę prędkość, to nam znikną drobniejsze naczynia. I w tym momencie bramkę ustawiamy centymetr od skrzyżowania z tętnicami. Centymetr. Bramkę ustawiamy mniej więcej centymetr od skrzyżowania z tętnicami biodrowymi w stronę macicy. Tutaj mierzymy sobie przepływ tętnicy macicznej. Ten przepływ jest prawidłowy. Przypominam, że to jest ta tętnica, po której stronie leży łożysko u pani. Tętnica, w zakresie której
unaczynienia nie ma łożyska, nie ma inwazji trofoblastu, będzie prawdopodobnie tętnicą wysokooporową, nie zmieniającą się w trakcie ciąży. Ustawiamy głowicę równolegle do talerza biodrowego, mamy tutaj tętnicę biodrową. Pochylamy głowicę czubkiem w stronę środka pacjentki, widzimy tętnicę maciczną. I żeby uzyskać lepszy kąt widzenia, wykonujemy taki ruch, przechylając głowicę czubkiem w stronę nóg pacjentki. Troszkę, przepraszam, ucisnęłam. I centymetr od skrzyżowania włączamy bramkę doplerowską. Tutaj mamy trochę wyższy opór w tej tętnicy, to po pierwsze, a po drugie delikatnie zaznaczone wcięcie rozkurczowe, wcięcie wczesnorozkurczowe, czyli to, co widzimy tutaj, jest minimalnie niższy przepływ na początku rozkurczu niż później w trakcie. To jest ta cecha, którą mają tętnice maciczne w obrębie unaczynienia, których nie ma trofoblastu. Objętość płynu owodniowego na oko jest prawidłowa. To, co robimy, to mierzymy albo maksymalną kieszeń płynową, albo AFI, czyli wskaźnik płynu owodniowego. Szukamy najpierw największej kieszeni płynowej w całej macicy i to będzie po pani prawej stronie, nie, po pani lewej stronie, czyli tutaj. Głowicę ustawiamy pionowo i w przeciwieństwie do wcześniejszych rzeczy, gdzie obracaliśmy głowicę, przesuwaliśmy, rotowaliśmy, tutaj ustawiamy głowicę pionowo, przesuwamy wzdłuż macicy w pionie i szukamy takiego miejsca, gdzie kieszeń płynu mierzona w wymiarze przedniotylnym pacjentki, czyli stąd dotąd, jest największa. Mnie się wydaje, że to jest największa kieszeń płynowa i to jest ponad 5 cm. Ta kieszeń płynowa powinna mieć między 2 a 8 cm. Natomiast, żeby zmierzyć wskaźnik płynu owodniowego, dzielimy macicę na 4 względem pępka pacjentki. Pierwszy kwadrant od góry macicy do miejsca, gdzie jest wysokość pępka. I tutaj największa kieszeń płynowa będzie tu. Mierzymy tutaj największą kieszeń płynową. W prawym górnym kwadrancie macicy, tu mam wysokość pępka, czyli tutaj właściwie minimalna kieszeń płynowa w tym obszarze. Potem od pępka do samego dołu i tu będziemy mieli cały czas przy pionowo ustawionej głowicy. Nie rotujemy głowicy w ten sposób, tylko trzymamy głowicę pionowo ustawioną. Staramy się nie naciskać za bardzo na macicę, żeby nie zmniejszać tej kieszeni płynowej. Tu mamy trzeci pomiar i między pępkiem a spojeniem łonowym po pani lewej stronie szukamy największej kieszeni. I to będzie to miejsce, gdzie mierzyliśmy największą kieszeń płynową dla całej macicy. Nie może być w obszarze kieszeni tej linii pomiaru kieszeni płynowej części drobnych, czyli pępowiny ani kończyn. I mierzymy ją stąd dotąd. Tak jak poprzednio wyszło około 5,5 cm i te 4 pomiary komputer do siebie dodaje. Całe badanie wykonaliśmy. Zobrazować udało się wszystko to, co trzeba. Wszystko wygląda prawidłowo. I za chwilę przejdziemy jeszcze do analizy wymiarów płodu i tego, jak odnosimy to do siatki centylowej. Po zakończeniu badania wchodzimy w raport z badania i sprawdzamy sobie, co wyszło nam z pomiarów, których dokonaliśmy w trakcie badania. Tutaj mamy wiek ciąży, wielkość ciąży wynikający z ostatniej miesiączki i termin porodu wynikający z ostatniej miesiączki. Tu są te same wartości wyliczone z wymiarów płodu. 29 tygodni, 2 dni, 30 tygodni, 2 dni według miesiączki według badania USG i termin porodu różniący się o 7 dni. W trzecim trymestrze ciąży ta rozbieżność może sięgać 21 dni, więc tu na pewno mieścimy się w takim zakresie bardzo rozsądnym. Masa płodu wyszła nam 1492 gramy, czyli wielkość odpowiadająca 30 tygodniowi ciąży zgodnie z tym, co wynika z miesiączki.
I na siatce centylowej ta masa pokazuje nam się jako centyl, czyli 63 centyl, odrobinę powyżej środka zakresu normy. Zwracano uwagę na poszczególne pomiary, wymiar dwuciemieniowy, obwód główki, obwód brzuszka i długość kości udowej, jak one wyglądają na siatkach centylowych. Tutaj wszystkie te wymiary mieszczą się w zakresie normy. Interesują nas również proporcje poszczególnych części ciała dziecka. W tej części raportu pokazuje nam się, czy stosunek długości kości udowej do wymiaru dwuciemieniowego główki znajduje się w normie i tutaj na pewno jest to w normie. Stosunek obwodu główki do obwodu brzuszka również jest prawidłowy. Stosunek długości kości udowej do obwodu główki również mieści się w zakresie normy. Możemy sobie również, schodząc na dalsze strony raportu, popatrzeć na to, jak wyglądały wskaźniki oporu, pulsacji, prędkości w tętnicach poszczególnych. I możemy wejść w opcję, która pokazuje nam to wszystko graficznie, na przykład tu. Pierwszym grafem jest graf dotyczący szacowanej masy ciała. Masa ciała płodu naniesiona jest na siatce centylowej. Powinna znajdować się między tymi przerywanymi liniami, na pewno się znajduje. Środek zakresu normy to jest linia ciągła. I to samo możemy sobie prześledzić dla poszczególnych wymiarów, na przykład obwodu brzuszka, ale również dla przepływów. I tutaj mamy tętnicę maciczną, w związku z tym, że łożysko było położone bardziej po stronie lewej, prawa tętnica maciczna, która nam się tutaj zapisała, ma opór dużo wyższy niż jest to w tym okresie ciąży wskazane, nie mieści się w zakresie normy, ale nie niepokoi nas to w momencie, kiedy lewa tętnica jest prawidłowa, a łożysko leży w zakresie unaczynienia bardziej lewej niż prawej tętnicy macicznej.